Witam wszystkich hodowców. Dzisiaj jest 9 sierpnia. Mamy dwa loty, 280 km, przepraszam. I 470, 38 stopni, pod wiatr, masakra. No i kartę sobie pomyliłem. I teraz siadła samiczka. Błyskawica 04. To są ostatnie dwa loty. I jeszcze został maraton. Ładujemy w środę, a na piątek 715 km semi-nacjonalne. No i muszę sprawdzić, czy nie ma więcej, bo pechowo pomyliłem. Zobaczymy, czekamy. O której odbita, to wam powiem. Strasznie ciepło. To jest nie do opisania. Są dwie samice, bo jak polecałem po kartę, ta druga tak samo niebieska, szampionka, szablon, siadła zaraz za nią, jak ja wyszedłem, to wsiadła, no i nic nie nagrałem. Zobaczymy, ładowałem 5 gołębi, 5 najlepszych, bo nie ma sensu więcej, taki upał, a strach, czekamy. Jest gołąbek, następny, nie wiem który, chodź. O, ale zmęczone są dwa. Holola. Chodź, popatrzcie się, jak to wygląda. Szok. Chodź. Pierwszy raz się tak stało. Chodź. Jestem gołąbek. Waran. Tamtego roku miał 15 konkursów. Teraz jadł na dach. Rozłożył skrzydła, nie wiem, czy nagrała. I później spadł na ziemię. Tego jeszcze nie widziałem, panowie, tak, taki upał, koniec świata, mówię wam. Nie wiem, co będzie z tego, tej 500-ki, aż się boję. Bo jak gołąb wsiądzie, to po nim, byle kto złapie na ziemi. To jest jego samiczka Jansenka, czekaj, malutki, ostatni dla niego w tym roku, 2015 rok jest, 666. Zobaczcie, jak wygląda, no nic nie zmęczone, tam nie widać. Tylko tak spragniony, jak wpadł do pojnika, myślałem, że wypije cały. Tu jest drugi, szablon, jest skrzydełko opuszczone, nie wiem, może uderzył gdzieś, ale nic sobie nie zmęczony. Razem przyleciały. Pierwsza była samiczka, 10.44.32 sekundy, później była druga samiczka szablonka, 10.44.59 sekund, a te dwa były 10.49, nie wiem, 15-20 sekund, bo jeden spadł, musiał wylecieć. Ten też co roku. Mam bardzo dużo konkursów w tym roku, nie wiem, dwa razy, bo tamtą niedzielę. Tak to wszystkie konkursy. Piękny. Moja szampionka raz budowała w tym roku. Tutaj mój szampion na dalekie dystanse. Jego sen super leci na maratony. 2012 rok, jest 2016. 220, też 220, tak ma numer, szybka. Ją nazywam. I się siadła druga. 20 sekund, 27 sekund później jak tamta, pomyliłem karty i wziąłem inną kartę i nie zdążyłem nagrać, przypuszczałem się, że 15 minut później przylecą, ale chyba się pomyliłem, zobaczyłem źle na mesaż, o której wypuszczone i 15 minut chyba wcześniej wypuszczone. Piękna samiczka, 2016 rok, szablon, razy Bangkok. Belk super leci na krótkie dystansy. Ona 500-ki też super siada, tylko że ja nie ładuję na razie w tym roku. 400-ki od 150 do 400. Ona się leci w klasach, jak co wygrać trzeba, no to trzeba mieć ptaki na te szybkie w tej klasie i tyle. Dla nich sezon zakończony, dla niej super, zadowolony. To jest moja najszybka samiczka, dzisiaj była zaś pierwsza. Ona była parę razy pierwsza, zawsze na liście pierwsza. Wszystkie konkursy ma, od początku do końca, wszystkie. To jest samczyk Imbrek Jansen,
Para przepiękna, daje przepiękne mutki i ta samiczka super leci. Proszę zobaczyć, nic nie zmęczona, aby na locie nie było. No szkoda, że tego nie nagrałem, no ale tak bywa. Dla niej się sezon zakończył, jestem zadowolony. Wszystkie konkursy, muszę powiedzieć, ile konkursów było, ale ma dużo. Na pewno w klasie jest pierwsza. W oddziele wygrała, to jestem pewien. Super, piękna, do ręki wszystko, niesamowity gąbek. Proszę zobaczyć. Bez niezmęczona, aby nigdzie nie była. Tak powinno być. Bierzcie przykład. Tak gąbki powinny wyglądać po locie, a nie ze skrzydła wiszą. Skrzydła wiszą to już